typowe śniadanie u Roberta i Dominki. Rozbijałem się gdzieś przy drodze, w drodze do następnego celu podróży. I rozkładają stół, krzesła, jedzą śniadanie. Tak to wygląda. Winogronka, pieczywko, Nutella ma zło, żeby jemy. Codzienne porządki, sprzątanie. Jak ci się sprząta? Lepiej niż w domu? Nie, bo jest gorąco. Już drugi dzień w tym miejscu. Schowam się, bo jest bardzo wiecznie. Ale jest zarąbiście. To jest chyba nasz najlepszy spot. Patrzcie na to. Jaki widok mamy z okna. Pokażę wam. Dominika, odsłoniesz na chwilę? Aha. To musicie. Musicie widzieć z Dominiką wszystko, bo wszystko leci. O, widzicie bez Dominiki. A tu widzicie drugi. To jest moje szyby akurat. Ściągamy maty, pakujemy rzeczy. Na zdrówko. Ja zawsze kicham, jak ty. Chciałem powiedzieć, że zmierzamy na Rzym. Zderzak odpadł. Gorzej niż zderzak. Widzicie? Cała przednioska do wymiany. Długa stłuczka. Druga stłuczka na naszej podróży dzisiaj. Oby nas to nie spotkało. Jezu. Jesteśmy w Rzymie, ale hotel jest bardzo słaby, a płacimy prawie 200 zł. Widziałem, że kierowałem się tym w sumie na stronach, żeby znaleźć z parkingiem, no bo mamy auto. Znalazłem z parkingiem, ale teraz oni mówią, że ten parking to no, tu przy drodze, o, tak jak te auta stoją. No, tutaj akurat może jeszcze miejsce jest, ale tak to dramat w ogóle. Jeśli chodzi o parkowanie w Rzymie, nie polecam, nigdy w życiu nie parkujcie, nie bierzcie auta do centrum i w ogóle ja zrobiłem ten błąd. Znalazłem po pół godziny miejsce parkingowe i teraz wracam na piechotę do Dominiki, do hotelu i nawet nie wiedziałem, jak za bilet zapłacić ten parkingowy, no bo nie umiem po prostu, nie widzę tego parkometru i nic. No i trudno, no oby nie odholowali. A jak odholują, to przynajmniej będzie śmieszniejszy odcinek. No ale mi nie będzie do śmiechu. Dominika, przed tobą Koloseum. Rzymskie. Kiedyś tu gladiatorzy walczyli. A może my zatańczymy? A możesz obejrzeć film Gladiator. Koloseum w pełnej okazałości. O, i turyści z Niemiec, z Indii. No tak. A przed chwilą dostałem kiss od Dominiki. Ale mówiłem też, że kiedyś tam chciałem dostać od innej dziewczyny, ale nie udało się, na szczęście. Pozdrawiam Martę. Hope you feel good now. Szkoda, że tego nie widzieliście. Przy jakiś gość, murzyn pod Koloseum, jakich pełno tutaj. Chociażby tu, wiecie. Podbił do mnie i... My friend, where are you from? Poland. Polska, good. I'm very happy today. I dał nam takie dwie bransoletki. I mówię, że jestem szczęśliwy. Wie dlaczego? Bo spotkało mnie mega szczęście. Wczoraj urodziłem się dziecko. Moja żona coś tam wie. W Senegalu jest teraz i jestem bardzo szczęśliwy i w ogóle. I mówię, że to jest dla nas, wszystko jest dla nas. No i okazało się tak w skrócie, że potem chciał od nas kasę. Co było w sumie wiadome, ale powiedziałem, że mam tylko złotówki, tam 20 groszy pokazałem czy coś i zabrał nam to wszystko i z taką miną, nie wiem, coś zaczął chyba przeklinać czy coś, o, widzę go tu. To samo robi. To samo jest, to właśnie tam jest i robi to samo, śmieszne. I zabrał im znowu.
No, dobrą... każdy musi mieć jakiś swój sposób na zarabianie. Tak, no dokładnie. No, nie chcę tak zbytnio też tej kamery pokazywać, bo się wkurzy zaraz. Podejdzie do nas znowu. I plac Świętego Piotra razem z obeliskiem wielkim, jednym z większych, które widziałem. Jestem tu drugi raz. Dominika, jak ci się podoba? Dominika jeszcze nie była. Bardzo mi się podoba. Byłem podczas mszy świętej, kiedy jeszcze rządził Benedykt. No, przed aplikacją. Wygląda to dość śmiesznie. I ogólnie jesteśmy w najmniejszym państwie świata, teraz, w tym momencie. A z tamtych okien, które widzicie, umierał nasz papież Jan Paweł II. Kiedy zgasiło się o 21:37, większość się śmieje z tej godziny, ale no, trochę powagi trzeba zachować. Wtedy, kiedy zgasło to światło, wszyscy wiedzieli, że papież umarł. No niestety, takie rzeczy to w Watykanie normalny widok. Babka, która żebrze. Nie widzicie może teraz, trzyma, o widzicie, trzyma taki ten kubeczek. Normalna sprawa to też tacy ludzie, którzy sprzedają wodę właśnie, zimną, cold water, coś tego typu. Chcieliśmy wejść do bazyliki, no ale niestety kolejka jest. Ale zaraz, kolejka nie jest taka mała, kolejka jest tam dalej. I tam, gdzie widzicie tych ludzi, którzy stoją o tam, o ci wszyscy, to jeszcze nie jest koniec kolejki. Koniec kolejki jest za tym budynkiem, jakby, który teraz widzicie. No i tak mi się wydaje, że chyba sobie odpuścimy. Byłem tam, a Dominika, ciebie też kiedyś jeszcze zabiorę. A może nie wiem. Przyjechać nie w sezonie. Tak, dokładnie. Musimy tu w listopadzie przyjechać. A to jest najmniejsza stacja benzynowa, jaką widziałem. Przy drodze wygląda jak kiosk. Normalnie. A ceny benzyny są po 7,60 za litr diesla. Patrzcie teraz. Chińczyk się niczego nie spodziewa. Idzie sobie. Patrzy. Idą następni. Śmieszni. Gość tam jest skitrany i straszy. Czekam, aż kogoś jeszcze przestraszy. Tą babkę. Idą ludzie i... Zagrywają z tej skręty. Dobre, to jest dobre. Akurat śmieszna sprawa. Tu wszyscy nagrywają. Facet patrzy. Co ta Dominika? Co ona? Gdzie ona jest? Wow! Zrobiłem! Udało się. Aż się upociłem ze stresu. Ale udało się nie dostać mandatu, bo jest po 19:00 i w tym miejscu po 19:00 jest już... myślałem, że Carrefour, bo szukamy sklepu. Jest już darmowy parking, więc już jestem do 8:00 rano, jestem spokojny. Po prostu o 8:00 tu będę przychodził, nie wiem co, jakieś 20 minut, albo zostanę już tam o 8:30, bo o 10:00 jutro jedziemy.
Szczęście Boże, głupi ma zawsze szczęście, ja to zawsze mam szczęście. Nie wiem. Od 12 do teraz, do 20. Samochód stał bez tego tiketu parkingowego i się udało. Idziemy teraz jeszcze zrobić malutkie zakupy na śniadanie. Dosłownie 2-3 rzeczy. No i relaks w hotelu. Tego już wam nie będę pokazywał, ale jutro jest zajebisty dzień. Jutro, dzięki naszemu widzowi, będziemy mogli pojeździć skuterami po Rzymie. I to cały dzień. I to paliwo do pełna i w ogóle strasznie fajne zachowanie z jego strony, no, jeśli wypali, bo w sumie nigdy go na oczy nie widzieliśmy. Więc co by mu szkodziło, żeby nas okłamał? W sensie, no, myślę, że spoko. Tak dużo z nim pisałem, że myślę, że spoko. Ale to jutro, na razie. Ale jestem spocony. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wszystkie stacje zacząć malować. Dokładnie. Bo to jest stacja metra, tak? Nie, to jest stacja kolejowa. A, okej. Okay. Tutaj w jedną stronę jedzie do Fiumicino, w drugą stronę do Orte. Jesteśmy właśnie z... Jeszcze raz przypomnij. Alessio. Alessio. Tak? Tak. Włoskie imię. Jesteśmy z Alessio. Będziemy jeździć skuterem. Dwoma. Bo Alessio będzie nam pomagał jeździć. W ogóle nie spytałem cię, nie masz nic przeciwko, żebym nagrywał? Nie mam nic. Bo jak coś to... Zamarzymy twarz w blur. Będziesz... Wiem, może jesteś poszukiwany. Nie mam absolutnie nic. Jedziemy na przejażdżkę, dość długą. Cały park Mussoliniego. I tam właśnie za tym obeliskiem widzimy dom Mussoliniego. Trochę odrestaurowany. I na przykład stoją najpierw marinsi, później stoją, nie wiem, żołnierze militarni. Tak jak nam Alessio powiedział wcześniej, to wszystko postawił Mussolini i kiedyś w ogóle nie można było wchodzić tutaj, teraz już jest to dozwolone, ale też są jakieś tam reguły, na przykład babeczka na wejściu mówi, żeby nie siadać na schodach i tak dalej. To jest tam, gdzie jest ten biały budynek, to jest Casino Valadie. Tam jest akurat w tej chwili Casino Valadie i tam jest bardzo taki drogi bar. W tej chwili obok jest piękny taras panoramiczny. Idąc prosto tą ulicę masz Piazza del Popolo, obok po prawej stronie Piazza di Spagna i Fontana di Trevi, po lewej stronie masz Piazza Navona. A tam bazylika. A my tutaj się skręcimy. Lelelelelele! Jesteśmy na światłach, skręcamy. Skręcamy w prawo teraz? No dlatego tutaj pary przychodzą zrobić te zdjęcia do klubu. No bo ładny widok na bazylikę. No i piękna pani, która mi pozuje. Tutaj mamy taką dziurkę od klucza, przez którą widać bazylikę. Kopułę bazyliki. Fajnie, co? Koloseum! Jak w tym filmie, co ta dziewczyna jeździła z chłopakiem na skuterze. Santa Maria di Maggiore. Kozacko, byłem tutaj też na mszy kiedyś. Jesteśmy już po wszystkim. Jeszcze raz, Alessio. Jest! Zapamiętałem. Odprowadził nas do busa, kupiliśmy jakieś tam rzeczy dodatkowe. Dominika ma oliwę dla swojej mamy. A jeszcze jedna informacja od Alessio, że jeżeli dobrze zapamiętałem, jak nie to poprawnie. Jeżeli macie taki plan, żeby wyjechać gdzieś na Erasmusa i będą to Włochy, czy też inne kraje? Włochy i południe i Rzym, w szczególności jeśli chodzicie do szkół technicznych. Zachęcam was do skontaktowania się ze mną. Będzie to możliwość dla waszej szkoły, aby wszyscy mogli wyjechać na Erasmusa. I w Rzymie zajmiemy się wami jak najlepiej, więc jak chcecie, śmiało się kontaktujecie. Poprowadzimy was też tym, żeby otrzymać dofinansowanie.
i mieć za darmo wyjazd. Jak słyszałem o tych ludziach, którzy tu byli, no wspominałem dwa wypadki osób, które tam sobie krajalnicą odcięły co nieco, to naprawdę fajna sprawa. No, nie ma bardziej darmowej podróży niż takie na Erasmusie, więc po prostu w opisie wam zostawię kontakt do Alessio. Trudne imię, chociaż jesteś Polakiem, bo... Wcześniej mieszkałem w Polsce i mam małą Polkę. Tak, to jednak Alessio. Trudne do pamiętania, ale teraz też pamiętam. Żegnamy się, dzięki wielkie za wszystko. Cześć. Dobra, do powodzenia. Jedziemy na Sienę. Siena. A dopiero co weszliśmy do miasta, jeszcze na starym mieście nie jesteśmy, a już urzeka nas tymi fajnymi uliczkami i cała Siena jest taka. Lecimy dalej. Piazza di Campo Duomo. No i tu wszystko jest takie. Cały odcinek musiałbym poświęcić na to miasto, naprawdę. To jest fajna Westfalia, chyba na LTK-u zrobiona, ale co wam chcę pokazać, to mistrzostwo parkowania tego gościa. No nie wiem, czy zobaczycie jakąkolwiek szparę między zderzakiem, ale widać, że zderzak podrasowany ostro. Co tam, Łukasz? Nie ma lukania. No weź. Siena, moi drodzy. Ach, nawet nie obejmę tego. Jakoś tak musiałbym. Podoba ci się Dominika? Pan cię chce poderwać. Spieszył się, bo zacząłem go nagrywać. Ta jest podobna trochę do katedry Notre Dame. Słuchajcie, jesteśmy po jedzeniu. No i tak patrzę od ponad miesiąca na tą kuchenkę. I po prostu nie chodzi o to, że ona jest uwalona. Jest brudna. Tylko korci mnie tak. Tak po polsku. Tak po ludzku. Mnie korci. Teraz jest lepiej. Podpiszę się jeszcze, żeby było wiadome, że to ja. Idziemy teraz taką trasą w takim miasteczku, które jest otoczone jeziorem dookoła. Tutaj spaliśmy w ogóle. Teraz jesteśmy godzinę drogi od Werony, czyli miasta zakochanych, Romea i Julii i tak dalej, ale już miałem mini zawał, bo... A, zaraz mnie oszenicie, że bez pasów jeżdżę. Więc zapinam pasy. Miałem mini zawał, bo coś tam pikało cały czas, jak jechaliśmy. Szczególnie tak jak jechaliśmy poniżej 30 na godzinę, to było to słychać dość mocno. No i dźwięk był taki, jakbyś wbił sobie pineskę w buta i chodził po parkiecie. Takie pip, pip, pip. A no i okazało się po 20 minutach mojego rozmyślania podczas jazdy, że to mogą być kamienie w oponie, bo opona jest dość nowa i jest zimówka, więc ma bieżnik wysoki i w bieżnik po prostu weszły małe kamienie i to było to. Jedziemy na Weronę. Byliśmy teraz w Weronie, zapomniałem aparatu, więc wam muszę to powiedzieć, że byliśmy pod tym balkonem Julii, a tak to chodziliśmy po całej Weronie. Bardzo, bardzo, bardzo polecamy wam. Jeżeli spodoba wam się Siena, jeżeli spodoba wam się Rzym, to zdecydowanie Werona również musi być na waszej liście, jeśli myślicie o tym, żeby podróżować przez Włochy. A tobie jak się podobała Werona? Super było. Super było. Jedziemy dalej na Monachium przez Austrię. I znowu zaczyna się pagórkowaty, wręcz górzysty krajobraz. Tak sobie jadę i coś góra. Teraz, jak widzicie, kontrola papierów moich, niestety pierwsza od prawie 5000 km kontrola policji. Jechałem 10 km za dużo, ale chyba nie suszyli, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie. Dominika, stresujesz się? Ja taki bardziej podekscytowany jestem. Powiem wam zaraz. Powiedziałem im, że mamy 2 kilo narkotyków i nas puścili dalej. Powiedział tylko okej, it's okej, ciao. I tyle. Zwykła kontrola. Powiem wam tak. Jak widzicie, nie ma w ogóle paliwa prawie.
A samochodów jeszcze mniej na drodze. Okazało się, że nie mamy już prawie w ogóle. Jest końcówka rezerwy i do najbliższej stacji ponad 20 km. A na rezerwie już jedziemy przez 15. No i ryzyk fizyk trochę. Staram się jak najwięcej na luzie jeździć. Nie wiem, może to coś da. Zobaczymy. Trzymajcie za nas kciuki. Austria, nie wiem czy teraz, czy za kilometr. Ale już jesteśmy prawie. Deutschland, Bundesrepublik. Dwa kraje jednego wieczoru. Wstaliśmy, jest 10. Nie wiem kiedy tak długo spaliśmy. Znaczy, może obudziły nas takie piękne widoki. Pokażę wam, bo w nocy nic nie widać przecież. Aj, jala, jala, jehu, Tyrol! I teraz pokażę wam coś, co stawiłem też na mojego Instagrama, którego możecie sobie śledzić. Takie coś. Fajne, nie? Fajne ujęcie. Za blisko jestem. O! A propos tego Instagrama, strasznie go polubiłem, serio. Wiele osób zapraszam na... A propos tego Instagrama, to strasznie polubiłem ten sposób komunikacji, czy wstawiania zdjęć. To też prywatnie dla was jest fajne, dla was, dla mnie, bo zapisujecie swoje takie wspomnienia. To jest spoko. Idziemy w fajne miejsce, Dominika mnie zaprasza gdzieś teraz. Puściłeś łóżko. O Boże. Te kobiety tu cały czas warunki stawiają, no. Patrzcie jakie fajne rzeczy, a tam chyba jakieś zawody są, bo jest wielu rowerzystów, chociaż może to tak na co dzień tylko. Chociaż w poniedziałek o 11, o 10, wątpię. Ale ja idę przez tą rzekę, chodź ze mną Dominika. Jakie masz buty? Nie masz słabych, dobrych butów. Ło, jest lodowata. Wiecie? Zamarzną mi zaraz stopy. Ole, tu jest nurt. Czuję się jakbym był Aleksandrem Supertrampem i szedł przez rzekę na Alasce. Ale mam... O kurde, krążenie. Jala, jala, hi, hi. Wziąłem z busa naszą szpadel. To się saperka chyba nazywa. A idę zmieniać bieg koryta rzeki. Ta rzeka się dzieli na dwie części. Jedna jest tu, druga jest tam. Tu jest sucho. Będę chciał zrobić tak, żeby tędy przepłynęła woda. To będzie kanał Roberta Puczyńskiego. No jakiegoś porywu to tutaj nie ma, ale ja to rozkręcę. No, już coraz lepiej, bo woda już doszła tutaj. I tak sobie ciurkiem leci. Zobaczymy jak się to rozwinie. Cały zapieszczony aparat mam. Proszę, nie zauważyłem, że go tu położyłem i kopałem, ale patrzcie. Zaczyna się tutaj i to jest kanał Roberta Wyczyńskiego. Jest prowizoryczny, ale dość dobrą ma moc. Tutaj gdzieś łapiłem tak, żeby się spieniał. Więc tu już jest większy nurt. Tutaj jest dość płasko, więc troszeczkę przyhamuję ten nurt. I... ale nadal leci. To jest z górki, jest pchany przez tamten pierwotny nurt. Tutaj jest wielka delta rzeki mojej. Tutaj znowu jest spieniony troszeczkę. Widzicie? No i wypływa tutaj. Co o tym sądzicie? Wypukuje cały piasek, więc jeżeli widzicie ten piasek, to wiecie już o tym, że to niedługo będzie głębsze i głębsze i głębsze. Więc szkoda, że nie mogę przyzostać na dłużej, ale stworzyłem coś wielkiego, zmieniłem bieg rzeki. Wybitny człowiek. Idę ratować swój aparat, bo jest cały zapieszczony. Wy tego nie widzicie, bo jesteście obiektywem. No ale... Jesteśmy w centrum Monachium. Powiem wam tak, ale te Niemki są brzydkie. Masakra. Opowiem wam jedną historię. Kiedyś, jak byłem mały, mieszkałem w Niemczech przez pół roku.
jak miałem 6 lat. Potem wróciłem do Polski, ale byłem zakochany w Niemczech. Szczególnie w takich preclach. Prejze. Powiem wam tak. Pewnego dnia, miałem z 15 lat, wszedłem do jakiegoś Carrefoura. Carrefoura, Leclerca, Auchan, coś tego typu. Patrzę precle. Takie fajne, z solą, taką wiecie, bitą. No i wziąłem tego precla, ugryzłem i już nigdy więcej nie zasmakowałem tego rodzaju smaku. Aż do dzisiaj. Za ten kilka dni będziesz chyba jadł tylko precle. Jest najlepszy precel, jaki jadłem od 15 lat. Jest mega. Taki powinien być precel. Chrupiący, solony, miękki w środku, a tamten był miękki, to było, nie chcę o tamtym myśleć nawet, jest super. Ten był mrożony jakiś. Pokazać wam coś? Patrzcie. Fajne, nie? Zaraz się dowiem, co to znaczy, co to jest. Wiem, że to jest... Marienplatz, czyli plac mariacki, ale no pewnie katedra mariacka po prostu, zarąbista, taka trochę mniejsza niż wiedeńska. Masz to w Polsce? Tak to jest z kobietami, że jej nie ma teraz, bo zanosi się na deszczyk i ona zostaje w centrum i przyjedź Robert. Jak macie wybór, to nie bierzcie dziewczyn na swoją podróż życia. Może i dobrze zrobiła. Nawet nie wiecie, ile wody jest na mnie, ile deszczu. Może nie wiem. Musicie uwierzyć. Ulewa była. Oczywiście mógłbym wrócić suchy do busa. Ale po co, skoro musimy dzisiaj już być 400 km dalej. Ktoś musiał. Jadę po Dominikę. Kierunek Frankfurt. Jesteśmy tydzień w Niemczech, czy dwa tygodnie już teraz, już nie pamiętam. Wcześniej u rodziny Dominiki, teraz u mojej rodziny. I akurat się zepsuł samochód, w sensie alternator poszedł. Nie było energii w ogóle, nie przekazywał. Właśnie wróciłem od mechanika i wszystko działa. Tak się cieszę, że wszystko działa. To jest największy stres dla mnie. Tylko tyle, że samochód będzie zepsuty. Wszystko inne się nie martwię. Luksemburg. Kraj wielu Francuzów, wielu Niemców, ale żadnych Luksemburgczyków. Lolczyków. No chodzi o to, że dwoma językami się posługują. W sumie oprócz kilku budowli, zamków czy mostu nie ma zbyt wiele do pokazania. Jak ty skomentujesz, że nie ma nic wiele do pokazania? Mam nadzieję, że może będzie jeszcze jednak. Kto to wie? Dowiemy się za chwilę. Flaga powiewa, a w tle zamek książąt wielkich. I Dominika. Dobra, wracamy. Dwa tygodnie spaliśmy w luksusach, w sensie w normalnych warunkach. U rodziny, w domu. W końcu przyszedł czas, pierwsza noc. Idziemy spać. Wstaliśmy. A wczoraj wieczorem jeszcze o 22-23 przychodzi do nas ten Artur z Forum T4, który mieszka w Niemczech i akurat był blisko Luksemburga, w sensie nie było dla niego problemem, żeby tu przyjechać i strasznie ciekawą niespodziankę nam zrobił. Dzięki Artur za wszystko. Belgik! Geradeaus jetzt! Jak się nazywają mieszkanki Brukseli? Jesteśmy przy Parlamencie Europejskim. Spieprzamy na miasto. Żartuję. Idziemy na kawę? Dominika. Miałem nie robić więcej ujęć, ale jako, że w tej Brukseli bardzo mi się spodobało, to połapcie jeszcze jedno. To jest plac. Jak się nazywa ten plac, Dominika? Ha, nie wiesz. Town Hall, coś takiego. Hotel de... coś tam. Bardzo ładny jest. Jak sobie wyobrazicie rynek w Poznaniu, tak 100 razy lepszy rynek w Brukseli. Taki rynek, no co to jest? No, zaraz się dowiemy.
potrzebne. Takie miejsce 20 minut od centrum miasta w parku. Totalnie za friko. Widzicie? Widzicie przed sobą cząsteczkę metalu, to jest żelaza, powiększoną 165 miliardów razy. Właśnie w Brukseli jest takie coś. Fajnie wygląda, flaga. Koszt wejścia 8 euro, tak? Another day, another city, jak to mówią. Rotterdam. Dominika! Żeby nie było, że ją zgubiłem. Tam na środku obrazu widzicie nasz piękny transporter T4. Może jakość nie była zachwycająca, ale i tak jest spoko. Takie tam zbliżenie. Widzicie panoramę. To już może troszeczkę powiem, że widzicie panoramę całego Rotterdamu. Z mostu, uwaga, Erasmusburg. Trudna do zapamiętania dla mnie nazwa. Jest spoko. Idziemy na jakieś drinken i jutro Amsterdam. I Amsterdam. Za dużo ludzi. Takie fajne widoczki. Patrzcie, tylko włączyłem kamerę, a nie, jednak jest zainteresowanie. Nie gryź! Chodź, będziesz spokojna. Poznajcie Ajzę. To jest Ajza. Ma 3 miesiące. Ze mną jest niecałą dobę. No i to nasz koniec podróży. Taka wisienka na torcie. Nigdy nie mogłem mieć pieska. To było największe moje marzenie. I w końcu mam swojego ulubionego, wymarzonego Jack Russell Terriera, naszego Rexa. To jest suczka Ajza. Na miejsce do Warszawy dojechaliśmy szczęśliwie w jakieś kilka godzin, a z Hamburga na strzała, o drugiej w nocy byliśmy w Warszawie i na ostatnich 5 czy 7 metrach zepsuło nam się auto, samochód. Dosłownie na parkingu, sturlałem tylko na miejsce parkingowe samochód, więc całe szczęście, że to było tutaj. Jest świetna. Chodź, idziemy. Jesteśmy w lesie, bo ja nie lubię przy ludziach nagrywać, jaki wstydziuch jestem. Ale chcę wam powiedzieć, że właśnie nagrałem przy tym drzewie film podsumowujący cały wyjazd. Jeżeli chcecie dowiedzieć się różnych rzeczy, które odczuwam po wyjeździe, film jest na drugim kanale, na kanale El Bucho. Tutaj postaram wam się zrobić adnotację albo cokolwiek. Poza tym powinniście znać ten kanał, chociaż nie za wiele się tam dzieje. Trzymajcie się. Dzięki wielkie. Jeżeli chcecie to podsumowanie obejrzeć, to tam znajdziecie, na kanale El Bucho, na moim drugim kanale. Wszystko powiem wam tak w skrócie, że było zajebiście. Najlepszy wyjazd życia. Pa.